Cześć, nazywam się Paweł Tomalka. Zajmuję się wykonywaniem wirtualnych spacerów Google Street View dla firm. W filmie na temat cennika zdjęć Google Street View wspomniałem, że różni fotografowie wyceniają zdjęcia na inne sposoby. Poza ceną warto zwrócić uwagę na jakość zdjęć, ponieważ może się ona znacznie różnić w zależności od fotografa oraz sprzętu, jakim dysponuje. Dam Ci kilka wskazówek, po których poznasz doświadczonego fotografa. Nadir. Tak określa się miejsce, w którym podczas robienia zdjęć 360 stopni umieszczony jest aparat oraz statyw fotografa. Zwykle to miejsce jest zamazywane, jednak w przypadku niedoświadczonych fotografów widać tam czasami pozostałości po nogach statywu od aparatu. Wygląda to naprawdę brzydko. Profesjonalista stara się, aby nadir był możliwie najmniejszy i żeby nie szpecił zdjęcia. Jeżeli klient sobie tego życzy, w miejsce nadiru można całkowicie zamaskować, wykonując dodatkowe zdjęcie bez statywu. Jest to jednak opcja dodatkowa, która zwykle zwiększa koszt prezentacji. Polecam ją tylko najbardziej wymagającym klientom. Jeśli chcesz z niej skorzystać, skontaktuj się ze mną jeszcze przed wykonaniem sesji. Zwykle jednak klientom zupełnie wystarcza okrągłe rozmycie podłogi w miejscu, gdzie stoi aparat. Łączenie zdjęć. Jak wiesz lub nie, jedno zdjęcie 360 stopni składa się z kilku zdjęć składowych, które są łączone w panoramę. Mniej doświadczeni fotografowie mają czasami problemy z odpowiednim łączeniem zdjęć, co dość łatwo zauważyć. W przypadku zdjęć w firmie ważny jest każdy detal i moim zdaniem prawidłowo połączone zdjęcie to podstawa. Poprawne naświetlenie. Zdjęcia robione w miejscach o dużej różnicy dostępu do światła są dobrym wyznacznikiem tego, czy fotograf potrafi zapanować nad ekspozycją, co w przypadku zdjęć 360 stopni bywa naprawdę trudne. Wyrównany balans bieli. Zdjęcia robione w tak samo oświetlonym pomieszczeniu powinny mieć jednakową temperaturę koloru. Mam na myśli odcień białego koloru. Widać to szczególnie na jasnych ścianach. Powinny być jednakowo białe na wszystkich zdjęciach. Flary słoneczne. Być może spotkałeś się z flarami na przykład na własnych zdjęciach z wakacji. To dość częsty problem, kiedy wykonuje się zdjęcie pod słońce. Pojawiają się wtedy kolorowe kropki. Niestety, robiąc zdjęcie 360 stopni, fotograf musi wykonać zdjęcia w czterech kierunkach. Co za tym idzie, często pojawiają się niechciane przez nas flary. Dobry fotograf usunie je przed opublikowaniem zdjęć w mapach Google. W moim przypadku zdjęcia wykonuję Nikonem D800, który dysponuje ogromną matrycą z rozdzielczością aż 32 megapikseli, co pozwala uchwycić każdy detal. Obiektyw, jakim robię zdjęcia, to Sigma 8 mm, rekomendowana przez Google jako najlepszy sprzęt dla profesjonalistów.